Jesteśmy na ostatniej prostej przed największą imprezą pro wrestlingu na świecie przed WrestleMania. Tak więc najwyższy czas zacząć podsumowywać poprzednią WrestleManię i spekulować na temat naszej obecnej. Im bliżej WrestleManii, tym więcej pojawia się spekulacji, kto na niej wystąpi, jakie zobaczymy pojedynki i kto może wyjść zwycięsko. Lecz do tego czasu obejrzyjmy się troszeczkę wstecz i podsumujmy najgorsze momenty kilku poprzednich WrestleManii. A więc, panie i panowie, ja nazywam się Set Donner z What is i zapraszam na 5 największych błędów WrestleMania 32 Całe pre-show. Jak wiemy, WWE do pre-showów Gal Pay-Per-View potrafi wsadzić kompletnie bezsensowne pojedynki tylko po to, aby trochę zapchać kartę. W przypadku WrestleMania 32 sytuacja wyglądała naprawdę katastrofalnie. Jednym z największych błędów WWE było rozpoczęcie pre-showu tak wcześnie, że na arenie było około 1 czwartej całej publiczności. Dodatkowo dostaliśmy trzy pojedynki, w których wygrali fejsowe postacie i, co było jednym z najgorszych rzeczy, jakie mogło się wydarzyć, jeden z pojedynków był o United States Championship. Tak więc WWE pokazało, że jeden z pasów był na tak niskim poziomie, że był openerem WrestleMania i nie głównej karty, tylko pre -show. Segment The Rocka. Żadna Wrestlemania w ostatnim czasie nie może się odbyć bez udziału The Brahma Bola The Rocka. W przypadku Wrestlemania 32 ten segment trwał ponad pół godziny. W ciągu tych 30 minut The Rock powiedział publiczności, że pobili kolejny rekord. W rekordowym czasie 6 sekund pokonał Erika Rowana i razem z Johnem Cena rozgromił Wyatt Family. Nie jestem przeciwny występu celebrytów podczas Wrestlemania, ale błagam, nie dawajmy im aż tyle czasu. WrestleMania trwało 6,5 godziny, z czego 30 minut miał sam The Rock. Na dodatek wpłynął on na pogrożenie sytuacji Wyatt Family, sam na tym kompletnie nic nie zyskując. Tak więc WWE celebryci na WrestleMania jak najbardziej tylko błagam, nie The Rock i nie tak dużo czasu. Dean Ambrose kontra Brock Lesnar. No holds barred Street Fight. Niech mi ktoś do końca wytłumaczy, na czym polegała nazwa No holds barred Street Fight. Jeśli wiecie, możecie napisać w komentarzach. Jak dla mnie są to dwa pojedynki o praktycznie tych samych zasadach, połączone ze sobą i wyszła totalna klapa. Na tygodniówkach przed samą Wrestlemanie oponowie obrzucali się kompletnie wszystkim, co znaleźli pod ringiem, nawet piłę motorową. Tylko pytanie, po co piła motorowa pod ringiem? Na samej wrestlemie. Dostaliśmy gaśnicę, kij do kendo i kilka krzeseł. Ale serio, jeśli słyszymy, że Dean Ambrose i Brock Lesnar mają zawalczyć w pojedynku tego typu, to wiemy, że za chwilę będzie kompletna rozruba. Wiele osób spodziewało się na przykład walki w trybunach albo użycie jakiejś części title tronu. Niestety nie dostaliśmy kompletnie nic i pojedynek zakończył się po F5 na kilka krzeseł. WWE najwyraźniej nie oglądało walk w CZW Dina Ambrose'a, bo wytrzymywał on już i gorsze rzeczy niż F5. life. Występ Shane'a McMena. Chyba każdy wie, że pojedynek pomiędzy Shane'em McMana a Undertaker'em opierał się tylko o jeden spot. Ponieważ jeśli mamy w głowie ten pojedynek, widzimy tylko i wyłącznie skaczącego Shane'a McMena z klatki Hell in a Cell. Stawką pojedynku była władza Shane'a McMana na draw, a po porażce miał najzwyczajniej w świecie opuścić WWE. Jak się i okazało Shane McMahon przegrał, ale czy to przypadkiem nie on teraz zarządza Smackdown Live? Jeśli weźmiemy ten pojedynek pod ludzką. Czasu, to wiemy, że całe jego storyline było kompletnie pozbawione sensu. Na tamten moment było to wielką sprawą, Shane McPen, po 7 latach powraca do WWE i chce zdetronizować swojego ojca, ale nie udaje mu się to i tak czy siak dostaje władzę na jednym z show. Przypomina mi się sytuacja z Once in a Lifetime z The Rockiem i Johnem Cena. pamiętacie? Pamiętacie na pewno. Main Event Ku waszemu zaskoczeniu, nie będę hejtował main event WrestleMania 32, ponieważ wystąpił tam Roman Reigns. Moim zdaniem, Roman Reigns idealnie nadaje się na materiał do main eventu WrestleMania, ale nie w sposób jaki został przedstawiony przed WrestleMania 32. Aby podbudować jego postać do main eventu przeciwko Triple H'owi, zmieniono kompletnie zasady Royal Rumble Matchu. Jeśli nie pamiętacie, przypomnę wam, że w poprzednim roku Royal Rumble Match nie odbywał się o miana pretendenta do main. Main eventu i tytułu WWE, tylko o sam pas WWE. Aby postać Romana Reignsa wyglądała na strong po zakończeniu WrestleMania, sam Triple H przejął pas, aby stracić go na rzecz Romka na WrestleMania. Cały feud między nimi był prowadzony od miesięcy i był w taki sposób nam pokazywany, że Roman Reigns jest tym underdogiem. Tak więc Main Event z WrestleMania 32 pomiędzy Triple Hem a Romanem Reignsem opas WW jest świetnym przykładem na to, jak nie należy bukować Main Event. I to by było na tyle jeśli chodzi o największe błędy Wrestlemania 32. W komentarzach możecie pisać jaką Wrestlemanię następną możemy wziąć pod lupę i w sumie pisać swoje odczucia dotyczące poprzedniej Wrestlemania. Tak więc panie i panowie ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.